Witam Państwa serdecznie. Otwieram obrady 25. sesji Rady Gminy Piątnica. W związku z panującą epidemią koronawirusa proszę o zachowanie bezpiecznej odległości między osobami uczestniczącymi w sesji i nie zmienianie wyznaczonych miejsc. Informuję, że sesja Rady Gminy Piątnica transmitowana jest na żywo. Osoby uczestniczące w sesji muszą mieć świadomość, że ich wizerunek zostanie upubliczniony. Klauzura informacyjna w tej sprawie znajduje się na drzwiach wejściowych na salę obrad. Dziękuję Pani Dyrektor Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy za przygotowanie sali na dzisiejszą sesję. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na stan osobowy 15 radnych na sesji obecnych jest 14 radnych, co stanowi wystarczające kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam przybyłych na dzisiejszą sesję radnych oraz gości zaproszonych. Wójta gminy Piątnica pana Artura Wierzbowskiego, zastępcę wójta gminy Piątnica pana Bogdana Bińczyka, sekretarza gminy panią Barbarę Sobczyńską-Wankę, skarbnika gminy panią Katarzynę Chilińską, radcę prawnego pana Kazimierza Grabiasa, państwa sołtysów. Mamy dzisiaj też gości z firmy T-Master. Witam pana Łukasza Chocholskiego i pana Andrzeja Olińskiego. Panowie nam przedstawią w późniejszej części system działania i odbierania odpadów komunalnych oraz pozostałych gości przybyłych na dzisiejszą sesję. Informuję państwa radnych i sołtysów i gości zaproszonych, którzy zechcą zabrać głos podczas sesji. Po zgłoszeniu udzielenia im głosu przez przewodniczącego rady winni podejść do mównicy, to co powiedział pan wójt wcześniej. Obecnie przystępujemy do ustalenia porządku obrad sesji. Czy radni mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad? Dziękuję. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem porządku obrad sesji i proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy większością głosów. Marcin, a już idzie, tak? Jesteś za. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła porządek dzienny obrad o treści. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad. Punkt drugi, informacja o podpisaniu protokołu numer 24/2020 obrad sesji. Punkt trzeci, informacja o pracy wójta między sesjami. Punkt czwarty, rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt pierwszy, zmiany w budżecie gminy. Podpunkt drugi, zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031. Punkt piąty, wolne wnioski, informacje. Punkt szósty, zamknięcie obrad. W tej chwili przystępujemy do realizacji punktu drugiego porządku obrad. Informuję państwa radnych, że podpisałem protokół numer 24/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku oraz o możliwości zgłaszania przez państwa radnych wniosku o sprostowanie lub uzupełnienie protokołu. Czy ktoś z państwa radnych zgłasza wniosek o sprostowanie bądź uzupełnienie protokołu? Wobec tego, że radni nie zgłosili uwag, przechodzimy do realizacji punktu trzeciego porządku obrad. Proszę pana wójta o przedstawienie informacji o pracy wójta między sesjami. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w okresie od 8 grudnia do 28 grudnia 2020 roku wydano 4 zarządzenia w sprawie 2 zmian w budżecie gminy, określenia sposobu wykonania uchwały Rady Gminy Piątnica oraz powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie. Ponadto w okresie tym wydano lub przyjęto 37 decyzji wymiarowych zmieniających wymiar, umorzeniowych o rozłożeniu na raty, o udzielanie ulgi kupna i ustalające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ulg inwestycyjnych, 9 postanowień i wezwań, 83 informacje podatkowe, 28 zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej oraz opłacaniu składek ubezpieczeniowych, 23 deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
15 deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości osób prawnych oraz środków transportowych. 11 wniosków CIDG. 154 upomnienia i tytuły wykonawcze oraz zawiadomienia o zmianie należności pieniężnej. 2 postanowienia o przerachowaniu wpłaty. 3 wnioski o kastrację i sterylizację psów i kotów. 1 informacja publiczna, 1 akt urodzenia, 1 akt małżeństwa i niestety 6 aktów zgonu. 10 aktów papierowych przeniesionych do bazy Urzędu Stanu Cywilnego, 39 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych, 2 uzupełnienia aktów stanu cywilnego, brakujące dane, 1 decyzja o zmianie imienia lub nazwiska, 1 zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 2 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 1 udzielony ślub cywilny. 25 wydanych dowodów osobistych, 15 zaświadczeń o zameldowaniu lub wymeldowaniu, 5 udostępnień danych osobowych z rejestru PESEL i rejestru mieszkańców. Ponadto w okresie tym zajmowano się również. Trwają prace przy realizacji inwestycji, przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie, funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Jest to etap drugi, dotyczy budowy placu zabaw. Zakończono pracę przy realizacji inwestycji przywrócenie zdegradowanej świetlicy w Nowym Cydzynie funkcji kulturalnych wraz z zagospodarowaniem terenu. Etap drugi, dotyczy on termomodernizacji budynku świetlicy. Zakończono również pracę przy realizacji tej samej inwestycji. Jest to etap pierwszy, a dotyczy zagospodarowania terenu wokół budynku, w tym utwardzenie kostką ciągów pieszojezdnych. Podpisano umowę i przekazano plac budowy wykonawcy, który realizował będzie inwestycję pod nazwą przebudowa drogi gminnej nr 105654B. Dotyczy to drogi Kalinowo-Kolonia do drogi krajowej. Została wybrana najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą kompleksowa dostawa energii elektrycznej. Chodzi o sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucji dla obiektów i urządzeń stanowiących własność gminy Piątnica. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez PGE Obrót SA placówką w Rzeszowie. Trwają prace związane z remontem cmentarza wojennego w Jeziorku. Prace realizowane są w ramach dofinansowania z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. We współpracy z miastem Łomża i gminą Łomża podejmowane są działania w celu zmiany granic i obszaru aglomeracji Łomża i podpisania porozumienia. Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej ulica Północna w Piątnicy Poduchownej. Termin realizacji do 31 grudnia 2020 roku. Inwestycja realizowana jest z dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych. Prowadzone są kontrole związane z prawidłowym odprowadzaniem ścieków i wód deszczowych z nieruchomości prywatnych na terenie gminy Piątnica. Zakończono budowę kanału deszczowego za Urzędem Gminy Piątnica. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wyłoniono wykonawcę na budowę 6 linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rządkowo, Kownaty i Stary Cydzyn. Prowadzone są postępowania związane z wydawaniem decyzji zezwalających na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, decyzji zezwalających na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz decyzje zezwalające na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym na podstawie ustawy o drogach publicznych. Łączna ilość wydanych decyzji od początku roku to 110 zezwoleń. Prowadzone są prace związane z bieżącym utrzymaniem budynków i obiektów komunalnych. Prowadzone są również prace związane z przygotowaniem dokumentów według obowiązujących w Urzędzie Gminy procedur niezbędnych do wyłonienia wykonawców, a następnie realizacji prac ujętych w wykazie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku stanowiącym załącznik do budżetu gminy. Przy współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Łomży prowadzone są prace związane z bieżącym nadzorowaniem i funkcjonowaniem systemu wodno-kanalizacyjnego działającego na terenie gminy Piątnica.
Prowadzone są postępowania związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Łącznie od początku tych decyzji zostało wydanych 156. Prowadzone są postępowania związane z wydaniem decyzji o środowiskowych warunkach, o środowiskowych uwarunkowaniach. Łącznie od początku roku jest to 16 postępowań. Wydawane są zaświadczenia dotyczące przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego lub na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz zaświadczenia o ujęciu działek w lokalnym programie rewitalizacji. Łącznie od początku roku było ich 566. Wydawane są wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica. Wydawane są zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości prywatnych oraz przygotowywane są wnioski do uzyskania zezwoleń w odpowiednich organach na wycinkę drzew z terenu działek gminy Piątnica. Prowadzone są prace związane z nadzorowaniem gospodarki lokalowej i gruntowej na terenie gminy. Prowadzone są prace związane z nadzorowaniem w myśl ustawy o gospodarce nieruchomościami projektów podziału działek, polegające na ich opiniowaniu i zatwierdzaniu. Na bieżąco rozpatrywane są i realizowane wnioski zgłaszane przez mieszkańców, sołtysów i radnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie informacji. Czy radni mają uwagi do przedstawionej informacji? Wobec niezgłaszania uwag proponuję przyjęcie informacji do akceptującej wiadomości. Jeżeli nie usłyszałem sprzeciwu, to uznam, że Rada informację przyjęła. Radni uwag nie zgłosili, wobec tego stwierdzam, że Rada przyjęła informację o pracy wójta między sesjami do akceptującej wiadomości. W tej chwili przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Projekt uchwały rozpatrzyła Komisja Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica. Proszę pana Piotra Zduńczyka, przewodniczącego komisji, o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2020 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy za 5 radnych. Haberek Karolina, Florczyk Tomasz, Pokropowicz Jarosław, Weber Krzysztof, Zduńczyk Piotr. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały i proszę państwa radnych o zabieranie głosu. Czy są jakieś pytania? Zamykam dyskusję. Informuję, że do Rady Gminy Piątnica wpłynął wniosek wójta gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2020 roku o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Wniosek został państwu radnym przekazany w dniu dzisiejszym przed sesją. Poproszę o odczytanie wniosku. Szanowni państwo, Wysoka Rado, w związku z koniecznością wprowadzenia zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy wcześniej przekazanej państwu, dotyczących między innymi zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli, proszę o wprowadzenie poniższych zmian do projektu uchwały. Paragraf 8 otrzymuje brzmienie. W uchwale nr 100 łamanej przez 15 przez 2020 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2020 rok paragraf 11 otrzymuje brzmienie. Ustala się dochody w kwocie 1 534 044 zł oraz wydatki w kwocie 1 769 046 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dotychczasowy paragraf 8 i 9 otrzymują kolejne numery 9 i 10. W załączniku nr 2 zmiany w planie wydatków budżetowych wprowadza się zmiany w rozdziale 750-85, 801-01, 854-01, 854-04, 854-16 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla oświaty. W załączniku nr 3 zwiększa się plan wydatków w zadaniach. Budowa przepustu przez Narwicę wraz z dojazdami o kwotę 900 zł.
Dokumentacja projektowa przebudowy drogi gminnej Olszyny-Kałęczyn 450 zł, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zabawka 675 zł oraz zmniejsza się plan wydatków w zadaniu przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnocin o kwotę 2025 zł. W objaśnieniach zmian do budżetu gminy wprowadza się dodatkowe objaśnienia. Dział 600 Transport i Łączność. W związku z przedłużeniem do 2021 roku terminu realizacji zadania dotyczącego budowy przepustu przez Narwicę zmniejsza się plan wydatków na to zadanie o kwotę 17 550 zł. Zwiększa się plan wydatków w zadaniu dotyczącym dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej Olszyny-Kałęczyn o kwotę 450 zł i w zadaniu dotyczącym przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zabawka o kwotę 675 zł w związku z opłatami wodnoprawnymi, zmniejszając w zadaniu dotyczącym przebudowy drogi gminnej w miejscowości Czarnocin o kwotę 2025 zł. Dział 750 Administracja Publiczna. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli za grudzień 2020 roku zmniejsza się plan wydatków o kwotę 11 488 zł. Dział 801 Oświata i Wychowanie. Podobnie tutaj też chodzi o wypłaty dla nauczycieli. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 25 212 zł. I w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza. W związku z koniecznością również zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli zmniejsza się plan wydatków o kwotę 13 724 zł. Dziękuję. Dziękuję pani skarbnik za przedstawienie wniosku. Otwieram dyskusję nad wnioskiem wójta i proszę państwa radnych o zabieranie głosu. Czy są jakieś pytania? Zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem wniosku wójta gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2020 roku o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy w zakresie wskazanym we wniosku. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie, głosy za 14 radnych, przyjęła wniosek i naniosła poprawki do projektu uchwały. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie głosami za 14 radnych podjęła uchwałę nr 155/25/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy. W tej chwili przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały i podjęcia uchwał w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031. Projekt uchwały rozpatrzyła Komisja Budżetu i Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica. Proszę pana przewodniczącego komisji o przedstawienie opinii. Komisja Budżetu i Spraw Społecznych na posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2020 roku pozytywnie zaopiniowała pod obrady sesji projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031. Zbiorcze wyniki głosowania. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 5. Głosy za 5 radnych: Heberek, Karolina, Florczyk, Tomasz, Pokrowicz, Jarosław, Weber, Krzysztof, Zuńczyk, Piotr. Głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu za przedstawienie opinii. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały i proszę państwa radnych o zabieranie głosu. Czy są pytania? Zamykam dyskusję. Informuję, że do Rady Gminy Piątnica wpłynął wniosek wójta gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2020 roku. O naniesienie poprawek w załączniku nr 1 projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031. Wniosek został państwu radnym przekazany w dniu dzisiejszym przed sesją. Poproszę panią skarbnik o odczytanie wniosku. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem zmian do projektu uchwały budżetowej zmianie uległy również niektóre pozycje w wieloletniej prognozie finansowej.
W związku z tym proszę o naniesienie poprawek w załączniku nr 1 projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031 w pozycji 2.1 wydatki bieżące, w pozycji 2.2 wydatki majątkowe, w pozycji 2.1.1 wydatki na wynagrodzenie i składki od nich odliczane, w pozycji 2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w pozycji 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej w zadaniu budowa przepustu przez Narwicę. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad wnioskiem wójta i proszę Państwa o radnych o zabieranie głosu. Czy są pytania? Zamykam dyskusję. Zarządzam głosowanie nad przyjęciem wniosku wójta gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2020 roku o naniesienie poprawek w załączniku nr 1 projektu uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031 we wskazanym zakresie we wniosku. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie głosy za 14 radnych przyjęła wniosek i naniosła poprawki do projektu uchwały. Zarządzam głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031. Proszę o wciśnięcie odpowiedniego przycisku. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że Rada Gminy jednogłośnie głosy za 14 radnych podjęła uchwały nr 156/25/2020 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2031. Jesteśmy w punkcie 5. Jest to ostatni punkt porządku obrad, bo są to wolne wnioski, informacje. Poproszę. No to poproszę pana wójta o zaprezentowanie nam pani dyrektor ze szkoły. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, w związku z nieszczęśliwym odejściem dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie odbył się konkurs na stanowisko dyrektora. W tym konkursie zarządzeniem nr 87.2020 wójta gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2020 roku chciałbym powierzyć stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie pani Izabeli Zapert. Zapraszam pani. Pani dyrektor, w związku z wygraniem konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie chciałbym złożyć najszczersze gratulacje. Żywię taką nadzieję, iż pani doświadczenie, a znamy jej, znamy się troszkę, jest na tyle adekwatne do pełnienia tej funkcji, że nie, myślę, że nie widzę tu żadnego problemu, żeby szkoła podstawowa w Dobrzyjałowie dalej była tak znana, tak lubiana przez dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli, że na pewno pani na tym stanowisku sobie poradzi. Jeszcze raz wielkie gratulacje. Szanowni Państwo, nie jestem mieszkanką gminy Piątnica, ale sąsiedniej gminy. Pochodzę z Jedwabnego, tam mieszkam, tam ukończyłam szkoły, tam pracowałam jako nauczyciel, ale uzyskując
akceptacją komisji konkursowej zostałam obdarzona ogromnym mandatem zaufania, którego postaram się nie zawieść. Deklaruję, rozpoczynając pracę na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej w Dobrzyjałowie, że będę dbała o dobry wizerunek szkoły w Dobrzyjałowie, a co za tym idzie również o dobry wizerunek gminy Piątnica. I liczę na dobrą współpracę również z państwem, bo wiem, że to nasze wspólne dobro, właśnie szkoła i edukacja dzieci i młodzieży, którą teraz państwo mi powierzacie. Dziękuję bardzo. A i korzystając z okazji, że zbliża się nowy rok, to przede wszystkim życzę państwu dużo zdrowia i sukcesów, radości i spełnienia wszelkich marzeń. Dziękujemy. Panowie, teraz już. Zapraszam tutaj panów z firmy T-Master, pana Łukasza i pana Andrzeja, którzy przedstawią program odbioru odpadów. Tak. Dzień dobry, szanowni państwo. Niezmiernie miło nam jest gościć u państwa w przedostatni dzień roku. Roku słabego, ale miejmy nadzieję, że przyszły rok i już kolejne lata będą tylko lepsze, obfitowały w same dobre wieści, w same dobre rzeczy. Przyjechaliśmy, żeby krótko zaprezentować państwu system indywidualnej segregacji odpadów, który jest wprowadzony w Ciechanowie, o którym już rozmawialiśmy tutaj na terenie gminy Piątnica i który można byłoby u państwa wprowadzić głównie po to, by po pierwsze nie podnosić opłat za wywóz odpadów, ograniczyć koszty tego odbioru, jak również uniknąć potencjalnych kar, które niestety grożą miastom i gminom, bo zgodnie z nową dyrektywą unijną zmieniły się poziomy recyklingu, zmienił się wzór obliczania tych poziomów recyklingu i niestety może to doprowadzić do tego, że gminy będą musiały ponosić dodatkowe koszty związane z gospodarką odpadami. Dzień dobry, moje nazwisko Andrzej Joliński. Może dwa słowa w ogóle na temat potrzeby recyklingu i skąd w ogóle pomysł na taki produkt. My jesteśmy firmą, która zajmuje się integracją systemów teleinformatycznych, natomiast pomysł na produkt polegający na segregacji odpadów powstał stąd, że powstał obowiązek prawidłowego segregowania odpadów i on jest w całej Unii Europejskiej, w Polsce również. Największy problem z segregacją odpadów jest w budynkach wielolokalowych, które tutaj w przypadku Piątnicy może nie występują, natomiast chciałem o tym powiedzieć. Problem polegający na braku segregacji w budynkach wielolokalowych polega na tym, że pomimo deklaracji składanych przez każdego mieszkańca o tym, że segreguje odpady, te odpady są tak naprawdę niesegregowane, ponieważ nie jest zindywidualizowany sposób rozliczania za odpady, co powoduje, że wszyscy walą odpady do jednego kosza, nie segregując ich. I teraz, jeżeli miasta typu Łomża, Ciechanów, Warszawa, każde z miast nie będzie prowadziło tej segregacji w sposób prawidłowy, ustawodawca ma prawo naliczyć dla gminy karę.
W zależności od procenta posegregowanych odpadów te kary będą różne. W przypadku takiego miasta jak Ciechanów, w którym przeprowadziliśmy pilota i w którym ten system już funkcjonuje, te kary wynosiłyby rocznie około ponad 2 miliony złotych. Sama kara. I co istotne, ta kara nie może być zapłacona przez mieszkańców. Ona musi być zapłacona przez gminę, ale nie może być przerzucona na producentów śmieci, czyli bezpośrednio mieszkańców. Stąd też pomysł na wykonanie, zrobienie systemu, który po pierwsze, dzięki któremu wiemy, kto wyrzuca, kto segreguje i kto nie będzie płacił kar. Zgodnie z aktualnym ustawodawstwem gmina ma prawo narzucić wysokość poczwórnej opłaty za śmieci w przypadku tych osób, które w nieprawidłowy sposób segregują odpady. Ponieważ problem segregacji odpadów nie dotyczy oczywiście tylko gminy Piątnica, ale wszystkich gmin i miast w Polsce, wyprodukowaliśmy urządzenia, które służą do pomiaru ilości odpadów, pomiaru segregacji, sposobu ich segregacji, weryfikacji. I teraz co istotne, urządzenie jest wyposażone w wagę, urządzenie jest wyposażone w czujnik zapełnienia, także jest w tej chwili w Polsce produkt innowacyjny w skali Europy, który pozwala na indywidualne rozliczanie producentów odpadów za faktyczną ilość wyprodukowanych odpadów i za poziom segregacji. W przypadku gminy Piątnica może to nie jest aż tak bardzo istotne, dlatego że oczywiście byłyby inne możliwości typu wprowadzenie kodowanych worków, odbiór i tak dalej. Natomiast w przypadku tego systemu mamy możliwość postawienia tych urządzeń w określonych miejscach i zmniejszenia tak naprawdę opłaty za wywóz śmieci poprzez to, że będziemy po te śmieci przyjechać tylko wtedy, kiedy te kontenery będą zapełnione. Zmniejsza się ścieżka pracy tych śmieciarek i tak dalej, i tak dalej. O tym za chwilę szczegółowo opowie Łukasz, natomiast chciałem jeszcze powiedzieć taką bardzo istotną rzecz, o którą każdy pyta i dla każdego jest ważna, mianowicie finanse. To nie państwo musicie ponosić koszty związane z tym systemem, dlatego że w tej chwili w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska jest program, do którego można wystąpić i uzyskać środki z tego funduszu. Jakie to są środki i jak można to pozyskać, to oczywiście szczegółowo możemy omówić może na spotkaniu w mniejszym gronie albo, ale jak państwo sobie życzycie, to tutaj. Łukasz też o tym opowie, natomiast proszę się nie przerażać kwotami, które gmina może ponieść za wybudowanie tego systemu, bo te środki są i można je uzyskać z regionalnych programów albo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który w tej chwili od sierpnia uruchomił program i można je mieć, żeby to zrobić. Natomiast chciałbym, żebyście państwo wiedzieli jedną bardzo istotną rzecz. Od poziomu tego recyklingu się nie ucieknie. On już jest wprowadzony i on będzie i to jest obowiązek, więc kiedyś spotkacie się każda gmina i każde miasto spotka się z takim problemem, jak uzyskać odpowiedni poziom recyklingu. Oczywiście można postawić sortownię, można zrobić cokolwiek innego, ale to wszystko są koszty. Jeden z pomysłów na to, żeby segregować to u źródła, to jest właśnie system T-Master, o którym opowie kolega Łukasz. Bardzo proszę. Dziękuję pięknie. Jakbyśmy mogli dalej. Jeszcze dalej. Tak jak wspomniał Andrzej, T-Master to w naszych marzeniach, już niedługich mamy taką nadzieję, to będzie czwarte medium, czyli będzie to licznik śmieci, dzięki któremu tak jak teraz rozliczamy za faktyczne zużycie wody mieszkańców, za faktyczne zużycie prądu czy też gazu, to będzie taka możliwość, żeby rozliczać indywidualnie za masę wyprodukowanych odpadów. Oczywiście tego jeszcze w ustawodawstwie nie ma, ale ponieważ ono zaczyna ewoluować i już w nowo procedowanej ustawie jest zapis o możliwości indywidualnej odpowiedzialności za niespełnianie obowiązku segregacji, odejście od odpowiedzialności zbiorowej, to głęboko wierzymy, że nasz produkt stanie się czwartym medium, czyli będzie to licznik odpadów i będzie można indywidualnie rozliczać z masy wyprodukowanych odpadów. Można wtedy wprowadzić taryfy dodatnie, taryfy ujemne, no ale to jest przyszłość, miejmy nadzieję, że niedaleka.
Pozwolę teraz sobie włączyć Państwu krótki film pokazujący, jak urządzenia działają i funkcjonują w Ciechanowie i na czym generalnie w takim dużym skrócie to polega, a potem więcej szczegółów. A głos jest tylko muzyczką, także nie ma problemu. To są rzeczywiste pojemniki, które stoją na osiedlu. Tak wygląda proces dostarczania kodów do mieszkańców. Mieszkańcy otrzymują indywidualne kody QR. Każdy kod na każdą frakcję. Kody naklejane są na worki. W workach są odpowiednie odpady. Oznaczane są odpowiednim kodem kreskowym. Te kody służą do tego, żeby otworzyć pojemnik, dlatego że pojemniki są zamknięte i niedostępne dla osób, które no, nie zautoryzują się. Po autoryzacji klapa pojemnika otwiera się, śmieci są wrzucane do pojemników, automatycznie ważone i masa tych odpadów jest przypisywana do indywidualnego konta mieszkańca. Każdy mieszkaniec ma swoją aplikację, dzięki której widzi, jak wygląda jego poziom segregacji, jaką masę odpadów wytworzył. Każdy taki zestaw jest wyposażony w zestaw kamer CCTV z dwóch stron. Kamery mają nakładkę OCR-ową, czyli można patrzeć, czy są jakieś podrzuty, czy też nie. Gmina ma system, dzięki któremu widzi wszystko. Łatwa obsługa dla firm odbierających odpady, można powiedzieć jednoosobowa. Drugi poziom kontroli jakości tutaj jest także, czyli sprawdzamy to, co mieszkańcy wyrzucili, czy rzeczywiście to, co zadeklarowali, czy ten plastik to był plastik, czy też nie. Tak wygląda jedno z gniazd, my tak to nazywamy w naszej nomenklaturze, jest to gniazdo składające się z modułów. Padło tutaj takie stwierdzenie o kodach kreskowych naklejanych na worki. Rodzi się pytanie, po co są te kody? Otóż te kody są po to, żeby było wiadomo, że ten dany producent wyrzuca dane śmieci. To znaczy, żeby śmieci nie były anonimowe. To nie jest przypadek, że to jest zrobione, dlatego że wiemy wtedy, kto segreguje, w jaki stopień jest tej segregacji i w przypadku, mówimy tutaj o zabudowie wielomieszkaniowej, wiadomo, że odpowiedzialność nie jest przerzucana na całe osiedle bądź też na cały blok, tylko jest indywidualna. I to jest o tyle istotne, że w przypadku naliczania kar dla osób niesegregujących, a takie kary już są w tej chwili możliwe zgodnie z prawem do naliczania, jest możliwość weryfikowania, kto segreguje, a kto nie segreguje. Tak, dokładnie. I teraz to, co było na filmie, tutaj przedstawiamy Państwu na takim wykresie rysunku. Otóż pierwsze to są naklejki z kodami QR, które identyfikują dany lokal mieszkalny i frakcje odpadów. Po naklejeniu stają się kluczami do pojemników. Pojemniki są zamknięte bez identyfikacji kodem. Nie otworzy się pojemnik. Dodam jeszcze, że na przykład kodem na plastik nie otworzymy pojemnika na papier i inaczej, czyli daną frakcją otworzymy dany pojemnik. I to jest taki pierwszy poziom kontroli, czyli pierwszy raz widzimy, czy mieszkańcy segregują, czy nie segregują po tym, jak używają dane kody. Czy robią to dobrze i rzeczywiście, czy robią to z dobrą jakością tę segregację, czy spełniają obowiązek, sprawdzamy dzięki drugiemu urządzeniu, czyli indywidualnej weryfikacji odpadów. I to będzie na kolejnym slajdzie. Jest to taki fablet z czytnikiem kodów, który po zczytaniu przypisuje ten kod do danego mieszkania. Osoba kontrolująca rozrywa worek, robi zdjęcie, dokumentuje to, czy rzeczywiście taka frakcja, jaka być powinna w danym worku jest, znajduje się. Kończy kontrolę i poziom, wynik tej kontroli, zarówno pozytywny, jak i negatywny, jest wysyłany do użytkownika, czyli do osoby, która te odpady wytworzyła, jak też do urzędu gminy i do zarządcy tego systemu.
podejdę teraz tutaj trochę bliżej, pozwolę sobie, będzie mi łatwiej pokazywać Państwu, jak wygląda budowa gniazda i z czego jest złożone takie gniazdo. Tutaj widzimy gniazdo ośmiomodułowe. Ono się składa z 8 modułów. W każdym z tych modułów jest pojemnik o pojemności 1100 litrów. Gniazdo każde wyposażone jest w system monitoringu. Ten system monitoringu jest 24 godziny na dobę, w zależności od tego, jak gmina sobie życzy, tak długo są przechowywane nagrania. Jest to po to, żeby móc zidentyfikować osoby, które zachowują się w sposób nieprawidłowy. W tym zestawie, który jest widoczny na zdjęciu, on jest w Ciechanowie na osiedlu Płońska. Klapy otwierają się automatycznie, czyli po zczytaniu kodu z danej frakcji. Klapa otwiera się, klapy otwierają się wymiennie po to, żeby mieć równomierne zapełnienie pojemnika. W tym zestawie są również komunikaty głosowe, które mówią o tym, że klapa otwiera się, że klapa zamyka się po to, żeby było to dla względów bezpieczeństwa. Jest system poziomu zapełnienia pojemnika, czyli i firma odpadowa, i gmina wie, kiedy i gdzie, w jakim miejscu pojemnik jest zapełniony i powinien być odebrany. Nie ma takich przypadków, że firma jeździ na przykład po wpół zapełnione pojemniki, a w przypadku gminy Piątnica miałoby to o tyle dobre rozwiązanie i fajne, bo śmieciarka nie jeździłaby do kilkuset miejsc, czyli do kilkuset domów, z których odbierałaby te odpady, tylko podjeżdżała na przykład, nie wiem, w 20 albo w 30 miejsc, gdzie byłyby ustawione takie gniazda do zbiórki selektywnej. Podłoga tego, tak wygląda odbiór odpadów. Dodam tylko, że podłoga w tych modułach to jest waga. Waga tensometryczna mająca certyfikat Głównego Urzędu Miar i Wag. Klapy wrzutowe w tych modułach są umieszczone na poziomie 1,40 m, także łatwo jest korzystać osobom starszym, dzieciom, a otwieranie automatyczne umożliwia to, żeby osoby nawet z jakimiś tam niepełnosprawnościami mogły sobie spokojnie z tym poradzić. No i tak jak wspominaliśmy, tutaj jest jeden system, ale jest wielu uczestników tego procesu, bo zarówno urząd gminny, mieszkańcy, firmy odpadowe, firmy recyklerskie mają informacje, jest to złączone z BDO, czyli bardzo łatwo sobie zrobić i analizę stanu gospodarki odpadami, jak również przewidywać to, na jakim etapie gmina jest w poziomie albo w możliwości osiągnięcia poziomu recyklingu, dlatego że powiem Państwu, że z masy odpadów zmieszanych do ponownego użycia może być przekazanych maksymalnie 3% odpadów. A z masy odpadów selektywnie zebranych jest to około 70-80, a nawet do 90%, jeśli jest ta selektywna zbiórka prowadzona bardzo dobrze. Dlatego też to, żeby gmina osiągnęła odpowiednie poziomy recyklingu, jest bardzo istotne, żeby skupić się przede wszystkim na zbiórce selektywnej już u źródła. Bo to jest najbardziej istotne. Na nasze rozwiązanie mamy złożony wniosek. Wniosek w skali światowej, jest on teraz w fazie rozpatrywania. No i tak jak mówiłem Państwu, dla osiedli domków jednorodzinnych jest to takie jedno gniazdo przewidziane, oczywiście dla zbiórki odpadów selektywnych, bo jak wiemy, odpady zmieszane muszą być odbierane u źródła, ale odpady selektywne mogą być odbierane z gniazd zbiorczych i to pozwala na to, żeby po te odpady przyjeżdżała śmieciarka, tak jak wspomniałem, nie w kilkaset miejsc, tylko w kilkadziesiąt miejsc albo w kilkanaście i odbierała te odpady rzeczywiście wtedy, kiedy są pojemniki zapełnione. No dobrze. Kolejnym naszym rozwiązaniem jest mini PSZOK samoobsługowy. To jest głównie dla miast, gdzie
trzoki są oddalone od miast, są na obrzeżach tych miast, a mieszkańcy mają albo niechęć, albo lenistwo, albo problem z tym, żeby to w ogóle zlokalizować. I często gęsto jest tak, że na przykład z dętką od roweru mieszkańcowi po prostu nie chce się jechać, żeby to oddać i wrzuca to do odpadów zmieszanych, a powinno to być w innych pojemnikach. I to jest taki nasz mini przok samoobsługowy, który dzięki któremu mieszkańcom przybliżamy jeszcze bardziej ideę czystego środowiska. No i to co jest bardzo istotne i fajne, to nasza aplikacja Mobilne Miasto. Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mogą nadawać drugie życie odpadom albo rzeczom, które stałyby się odpadami, a ktoś po prostu mógłby z tego skorzystać, bo nie wiem, mam stary materac, to go nie wyrzucę, tylko sobie w aplikacji zgłoszę, że mam taką rzecz i być może ktoś zacznie z niej korzystać i będzie ona użyteczna dla niej. Możliwość zgłaszania dzikich wysypisk, możliwość wyszukiwarki odpadów, czyli jak segregować, to jest takie bardzo wielopłaszczyznowa aplikacja, dzięki której jeszcze bardziej można podnieść dbałość o środowisko w gminie. No i tak, powiem jak to było, tak szybciutko powiem jak to było w Ciechanowie. Otóż w Ciechanowie, zanim wprowadziliśmy ten system, zrobiliśmy program pilotażowy i wyposażyliśmy mieszkańców w karty, dzięki którym identyfikowali się i przed wyrzuceniem odpadów posegregowanych mieli je zważyć w takich kioskach, które były przy pojemnikach i za każdy kilogram dostawali odpowiednią liczbę punktów. Te punkty sobie wymieniali na wejścia do kina, wejścia do muzeum albo inne rzeczy, które miasto oferowało. No i drodzy Państwo, przez 3 miesiące trwania tego programu tylko 10% mieszkańców skorzystało z niego. Czyli wiemy, że tylko 10% mieszkańców po prostu segregowało odpady, a deklarowało oczywiście 100%, że segreguje. Dlatego też wprowadziliśmy w maju ubiegłego roku system, który funkcjonuje do dzisiaj. 11 maja dokładnie wystartowaliśmy w Ciechanowie na osiedlu domów wielorodzinnych akurat tutaj. Z 8 miejsc, które były do gromadzenia odpadów, zrobiliśmy 3. W każdym z nich jest możliwość oddania każdej frakcji odpadów. Systemem objęliśmy 310 gospodarstw domowych. Tak wyglądało to osiedle przed wprowadzeniem systemu. Czyli no po prostu stały przypadkowo czy na trawnikach, czy na chodnikach, czy przy ulicach kosze, do których mieszkańcy oddawali odpady. Jak widzicie Państwo, tutaj najwięcej było koszy na odpady zmieszane, było tylko jedno miejsce do gromadzenia odpadów selektywnie. No najczęściej te pojemniki do selektywnej zbiórki stały puste. Dlaczego? No dlatego, że wszyscy mieli blisko do tych pojemników, które były przy bloku i wrzucali wszystko do jednego wora i szło i pomimo deklaracji i niższej opłaty wnoszonej do Urzędu Miasta nie segregowali. Tak wyglądają te 3 gniazda. Jak widzicie Państwo, system jest modułowy. Je można ustawiać w bardzo różny sposób. Jeśli jest dużo miejsca, mogą być obok siebie. Jeśli miejsca jest mniej, mogą stać do siebie plecami, mogą być załamane. Także tutaj ustawienie jest bardzo, bardzo dowolne. O, i to jest bardzo ciekawe, bo dzięki samemu wdrożeniu systemu T-Master, czyli systemu, który wymuszał segregację, masa odpadów selektywnie zebranych wzrosła z 10 do prawie 50%. I to, co istotne, to na tym osiedlu, jak Państwo widzieli, tam były te pojemniki o pojemności 2200 na odpady zmieszane. My zmieniliśmy to, zaryzykowaliśmy i postawiliśmy po 3 pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 1100 w każdym gnieździe, czyli o połowę zmniejszyliśmy pojemność na te odpady zmieszane. I co ciekawe, po 2 tygodniach musieliśmy zmienić przeznaczenie pojemnika na odpady zmieszane na papier, dlatego że masa, która się wylała z tych odpadów zmieszanych, spowodowała to, że
pojemniki na odpady zmieszane były nie w pełni zapełnione, a odpady selektywnie zbierane po prostu rosły. I ostatecznie tam jest 6 pojemników o pojemności 1000 ton na odpady zmieszane, a cała reszta są to pojemniki na odpady selektywnie zbierane. No to są takie dane z naszego systemu, które pokazują, ile rzeczywiście mieszkańcy produkują śmieci. Bo dane GUS-owskie mówią, że jest to na jednego Polaka ponad 300 kilo, na mieszkańca Mazowsza 340 prawie. A z naszego systemu dane, które są wyprodukowane, to jest za 2019 194 kilo, za 2020 180 kilo. I powiem Państwu od razu, że nie jest tak, że połowa mieszkańców pakuje te swoje śmieci i wywozi gdzieś tam, nie korzystając z systemu, bo widzimy po częstotliwości i po masie, jaka jest używana, po częstotliwości użycia kodów QR i masie, jaka jest, to wiemy tylko, że na tym osiedlu są 2 pustostany, bo tam rzeczywiście nikt nie korzysta ani z kodów, ani nie zanotowano żadnej masy odpadów. Tak w rzeczywistości wygląda ta kontrola odpadów, czyli osoba kontrolująca szczytuje kod, robi zdjęcie i wysyła. I to, co ciekawe, Szanowni Państwo, to mieszkańcy, którzy segregują odpady i te odpady, które są wysegregowane, to 92% kontroli, a było to około 100 kontroli miesięcznie przeprowadzanych. To były kontrole pozytywne. Tylko 8% to były kontrole, to do których były tam jakieś zastrzeżenia. Natomiast to, co jeszcze jest do wyciągnięcia, bo tak jak mówiłem, do 50% wzrosła masa odpadów selektywnie zebranych. A jeszcze w odpadach zmieszanych tylko 28% kontroli było pozytywnych, czyli tam jeszcze jest potencjał, żeby tę masę zwiększyć i rzeczywiście przybliżyć się do wymogów, które stawia Unia przed nami i nowy wzór, który jest do obliczenia poziomów recyklingu. Przeprowadziliśmy wśród naszych mieszkańców, znaczy mieszkańców tego osiedla, ankietę, jedną po 3,5 tygodnia, drugą po 3,5 miesiąca korzystania z systemu. I to, co bardzo cieszy, to to, że po 3,5 miesiąca na te same pytania mieliśmy ponad 20% wzrost pozytywnych odpowiedzi. Czyli około 70% mieszkańców była zadowolona bądź bardzo zadowolona z wprowadzenia systemu. Ponad 80% nie chciałoby, żeby wrócił stary system, a o prawdomówności odpowiedzi mieszkańców świadczy to, że ponad 65% mieszkańców na pytanie, czy segregował pan, pani odpady przed wprowadzeniem systemu, powiedziało, że nie. Tacy byli uczciwi w tej anonimowej ankiecie, że sami na siebie donieśli, można powiedzieć. No, nasz produkt jest młody, ale jest mocno zauważalny w Polsce, o czym świadczą nagrody i wyróżnienia. Zdobyliśmy złoty medal Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Poleko. Ciechanów jako samorząd, miasto dostało główną nagrodę w tym roku w konkursie Innowacyjny Samorząd 2020 w kategorii Gmina Miejska. I to była pierwsza nagroda za wprowadzenie naszego systemu. Nasz prezes, autor, pomysłodawca tego systemu właśnie, pan Robert Szczepankowski, został wyróżniony w plebiscycie najbardziej kreatywni w biznesie i znalazł się w gronie 50 najbardziej kreatywnych osób w tym roku. No i tam jeszcze był Złoty Laur, taka najnowsza nagroda. I teraz tak. Andrzej wspomniał o programie priorytetowym. Jest to rzeczywiście program stworzony we współpracy z samorządami. Współtworzyło go w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 7 samorządów. I dzięki temu programowi można uzyskać do 50% bezzwrotnej dotacji kosztów kwalifikowanych. Na resztę można wziąć pożyczkę i tę pożyczkę jeszcze mieć w 30% umarzalną. Także samorządy mogą naprawdę bardzo dużo zyskać pieniędzy ze środków krajowych.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie wyklucza, żeby również pozyskiwać środki z innych możliwych źródeł, czyli na przykład z regionalnych programów operacyjnych, które będą niedługo już ogłoszone, i na przykład skorzystać z programu z NFOŚ-u, wziąć pożyczkę, a programem, regionalnym programem operacyjnym, jak się pozyska środki, spłacić ją. Czyli generalnie gmina może tak sobie zrobić taką kombinację, że nie poniesie prawie żadnych środków własnych albo, jeśli już, to jakieś minimalne. Dodatkowo są środki te covidowe, tak to nazwiemy, z których również można składać. Wiemy, że miasta niektóre złożyły i są bliskie temu, żeby te pieniądze uzyskać i wdrożyć nasz system. System bezdotykowy, system bez konieczności jakiegoś tam istnienia zagrożenia, że będzie powodował jakieś, nie wiem, kolejne zakażenia innych osób. To jest taki główny program. Tak jak wspomniałem, 7 miast współtworzyło go. On jest od sierpnia tego roku. No i można z niego skorzystać, a koszty kwalifikowane są tak szeroko rozbudowane, że można prawie wszystko wpisać. I koszty, które się poniesie przed uzyskaniem, i koszty, które się uzyskuje po. To, co my proponujemy, jak rozmawiamy z miastami, jaki jest plan działania, żeby wdrożyć w ogóle ten system, żeby to było w miarę szybkie, efektywne i takie dynamiczne, to jest w pierwszej kolejności wykonanie analizy techniczno-finansowej, czyli firma wykonuje taki, powiedzmy, obrazek całej gminy, tego, jak wygląda aktualnie gospodarka odpadami, gdzie i w jakich miejscach byłoby najlepiej i w jakich, o jakich pojemnościach te gniazda ustawić, tak żeby zoptymalizować zarówno odbiory, zoptymalizować koszty tych odbiorów, ale też tak to ustawić, żeby mieszkańcy mieli z tego przyjemnie korzystać i nie musieli, nie wiem, nadkładać drogi, żeby zamiast gromadzić te śmieci w garażu, no to, nie wiem, powiedzmy, jadąc do pracy albo zawożąc dziecko do szkoły, taki worek pojedynczy oddać i mieć czysto w domu. To ta analiza właśnie to pokazuje i ona też pokazuje, jaki jest koszt całej inwestycji. Potem jest stworzenie dokumentacji, złożenie wniosku do NFOŚ-u, no i cała realizacja zamówienia. No i teraz tak, to co mówiliśmy o tych karach, które groziły i dalej grożą gminie Piątnica. To są w perspektywie 10 lat, jeszcze niedawno, gdzie miało być, że od 2021 roku gminy muszą osiągnąć już 50% poziomu recyklingu, licząc według nowego wzoru, a tylko powiem, że nowy wzór to jest taki: masa odpadów przekazanych do recyklingu versus cała masa odpadów zebranych na terenie gminy z wyłączeniem odpadów budowlanych. On się zmienił w ten sposób, że jest bardzo zero-jedynkowy i ciężko już w nim jest znaleźć coś na kreatywną matematykę, tak jak było to dotychczas, i gminy liczyły. Jeden wzór był, ale było możliwości liczenia bardzo dużo. Tak wyglądało, czyli w pierwszych 5 latach miało to być 1 100 000 kary, potem 1 700 000, ale rząd zmienił te poziomy i teraz jest tak, że od 2021 już będzie to 20%, potem będzie rosło po 5%, aż do 2025, gdzie wtedy będzie trzeba osiągnąć 55%. No a żeby osiągnąć 55% poziomu recyklingu według nowego wzoru, to trzeba około 70% masy zebrać. To jest tak, krótko mówiąc, po prostu. To były prawdopodobne kary wtedy. Teraz się otwiera furtka, dlatego że w pierwszych 5 latach, jak policzyliśmy dla Państwa, to tak mniej więcej byście przez pierwsze 2 lata spełniali te poziomy, potem by się zaczęły robić lekkie schody, ale w pierwszym 5-leciu byłoby to 300 000 zł kary, potem
Niestety ten 1 700 000 by został, dlatego że tam już są te poziomy od 55 wzwyż i aż rosną do 65%. Dlatego też, no co, pojawiły się pieniądze znikąd. Pojawiło się 800 000, które można zagospodarować na to, żeby skorzystać z tego prezentu, który otrzymaliśmy od rządu, który obniżył poziomy wymagane w pierwszych 5 latach, po to właśnie, żeby samorządy po pierwsze nie poniosły bardzo wysokich kosztów wynikających z kar i miały też szansę na to, żeby się przygotować na to, żeby w tych następnych 5 latach, które będzie od 2025-2026 roku, gdzie już będą bardzo wysokie poziomy wymagane, żeby móc się do tego przygotować, wdrożyć systemy, które pozwolą uniknąć tego typu kar. No to tak, to powiedziałem, to wyprzedziłem troszeczkę. No i cóż, proszę Państwa, no odpowiedzmy sobie na pytanie, jak chcemy, żeby nasze otoczenie wyglądało. No wiadomo, że chcemy, żeby to było wysokoestetyczne, przyjemne, ładne i dające wymierne efekty. A te efekty, zarówno ekologiczne, jak i finansowe w gospodarce odpadami, są możliwe i mogą być możliwe no, dzięki wdrożeniu naszego systemu. Dziękujemy bardzo. To, co chcielibyśmy, żeby zostało zrozumiane, po co jest ten system, mianowicie to jest taki element, który pozwoli miastom i gminom na dojście do takiego poziomu recyklingu, czy też zbierania selektywnego odpadów, dzięki któremu gmina nie będzie ponosiła kosztów związanych z karami. Jest ten okres przejściowy w tej chwili przez 2 lata, kiedy jest ten okres przygotowawczy, jest możliwość pozyskania dofinansowania, tak jak mówiliśmy, za chwilę będą regionalne programy operacyjne, jest program uruchomiony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Piątnica jest jedną z gmin w Polsce, ale to dotyczy wszystkich tak naprawdę gmin i to od Państwa tak naprawdę zależy, w jaki sposób będziecie chcieli spełnić te wymagania dotyczące poziomu recyklingu i tak jak mówimy, jest taka możliwość, żeby za 2-3 lata nie płacić kar, tak naprawdę za nic, za to po prostu, że jedzie się na gapę bez biletu. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za przedstawienie oferty. Czy są pytania? Jeszcze pytanie, chyba w imieniu też wszystkich radnych. Czy można by było dostać tą prezentację na maile czy służbowe, czy tutaj na maila pana wójta, żeby... Oczywiście możemy skopiować, jesteśmy przygotowani, mamy ją w PDF-ie, także będzie można ją pokazać. Tam jest wszystkie te informacje, no, za wyjątkiem filmu, no bo on nie wszedł. Dobrze, to dziękuję. Ja jeszcze mam pytanie. Jak to by miało funkcjonować w wioskach, gdzie są kolonie i wsie są porozciągane? No właśnie na to pytanie odpowie analiza techniczno-finansowa, która zostanie stworzona. Oczywiście te kolonie, które są i nie wiem, no jeden domek od drugiego jest oddalony o 1,5 kilometra, no to... No, to jest istotna kwestia, dlatego że w chwili obecnej, jak rozumiem, odbiór odpadów odbywa się bezpośrednio spod domu. To znaczy przyjeżdża samochód, odbiera to bezpośrednio spod domu. Żeby ograniczyć raz koszty związane z logistyką pracy samochodów odbierających te odpady, musiałyby to być jakieś lokalizacje, no, wskazane wspólnie przez państwa, które by wykazała ta analiza. Natomiast no, trudno się spodziewać, że będzie taki set ustawiony co 100 czy co 200 metrów, prawda? No bo to nie jest nieuzasadnione w żaden sposób ekonomicznie. Na to musiałaby odpowiedzieć analiza, no i w przypadku no, danego osiedla czy danej wsi,
w zależności od jej wielkości byłby to, nie wiem, jeden, dwa, trzy takie lokalizacje, więc jednak konieczność wyrzucania tych śmieci posegregowanych wiązałaby się z przejściem kawałka do wyrzucenia, no niewątpliwie. Natomiast oczywiście można tego ustawić większą ilość, żeby zapełnić bardziej tą siatkę, ale to już się wiąże z kosztami, więc tak naprawdę musimy zadać sobie pytanie, czy lepiej jest dla mieszkańców płacić parę złotych mniej za odbiór tych śmieci, ale za to przejść te 100 metrów czy 200, czy płacić więcej i nie chodzić? Kolega Andrzej Świderski, proszę do mikrofonu. Tak. Ja mam takie pytanie. Jeżeli chodzi o żywotność urządzeń, na jaki okres jest przewidywana? Bo nie sztuka wydać grube pieniądze i później to się tam po prostu zużyje szybko. I chodzi mi o serwis. Jak to miałoby wyglądać podczas jakiejś awarii? Kto by to usuwał, kto by to przyjeżdżał, obsługiwał? Jeszcze jedna kwestia, no ale to już bardziej może pytanie do wójta, jak rozwiązać problem, bo nie wszyscy są z mieszkańców mobilni. I jak te osoby starsze, które nie mają czym dowieźć tych odpadów, jak mielibyśmy ten problem rozwiązać, bo do pojemników podjadą samochody, ale później te inne osoby też trzeba było jakoś obsłużyć, które pozostały. Także takie mam pytanie, dziękuję. Jeśli chodzi o gwarancję, ponieważ to jest urządzenie wykonane, obudowa jest metalowa, podczas konstrukcji całego urządzenia przyjęliśmy generalną zasadę, że urządzenie musi być sprawne przez co najmniej 10 lat. I tak jest też wykonane. Z odpowiednich materiałów, tutaj producent daje gwarancję, my dajemy gwarancję, jeśli chodzi o budowę, na perforację, na uszkodzenia związane z rdzewieniem, czy z jakimiś tam wadami materiałowymi, farbami na okres 10 lat. Jeżeli chodzi teraz o utrzymanie samo, w ramach sprzedaży takiego systemu przewidujemy, że jest co najmniej 5-letnia gwarancja, łącznie z dostarczaniem naklejek przez 5 lat. Wiadomo, ile kto produkuje worków i to jesteśmy w stanie wyliczyć, więc razem z dostawą systemu jest 5-letnia gwarancja i 5-letnia obsługa. Wiadomo, to są jakieś urządzenia elektroniczne, tam jest też, jeśli chodzi o ten automat do otwierania klap, tam jest zastosowana pneumatyka. W ciągu tego 5-letniego okresu dajemy na to gwarancję. Teraz, jeżeli chodzi o utrzymanie i o bieżące naprawy, plan jest taki, żeby w ramach, tam gdzie będą te systemy montowane, tak, a jest to cała Polska, spółka Teamaster ma umowy partnerskie z firmami, które wykonują usługi głównie elektryczne albo teletechniczne i te firmy na zlecenie Teamastera wykonują bieżące naprawy. Natomiast cała obsługa informatyczna, jeżeli chodzi o gromadzenie danych i całą część związaną z aplikacjami mobilnymi, z dostępem do systemu dla gmin, dla wszystkich użytkowników, jest prowadzona zdalnie i to są dwie serwerownie, jedna jest w Warszawie, druga jest w Katowicach. Więc jeśli chodzi o część informatyczną, tutaj w ogóle nie ma problemu. Jeżeli chodzi o uszkodzenia mechaniczne, jest to świadczone przez partnerów, przez siatkę partnerów. Co do teraz terminów napraw na poszczególnych urządzeń, no to już jest indywidualnie, musiałoby być zawarte w umowie, dlatego że w zależności od tego, jak bardzo krytyczny jest czas naprawy, no to tyle to kosztuje. Jeżeli to będzie liczone, powiedzmy tam, nie wiem, 48 godzin, no to wtedy wiadomo, że da się przyjechać. Jeżeli to miałoby być bardzo szybko naprawiane, no to te koszty mogą rosnąć, ale standardowo przewidujemy, że wszystkie proste naprawy będą wykonane w 48 godzin i co istotne, użytkownik nie musi zgłaszać tych uszkodzeń, dlatego że no, urządzenie samo z siebie jest tak oczujnikowane, mówiąc kolokwialnie, że zanim użytkownik zauważy, że coś się zepsuło, to my w systemie informatycznym już wiemy, że coś przestaje działać, że nie wiem, waga jest, że temperatura jest jakaś przekroczona, że jakieś drzwi się nie domknęły, że gdzieś jest wilgotność za duża, że tam jest też czujka pożarowa w środku, więc widzimy, jeżeli ktoś by próbował to podpalić, więc tak naprawdę
i w systemie informatycznym jako producent widzimy, co się dzieje z systemem, ale użytkownik również ma końcówkę, także wiadomo, co się dzieje. Czyli możemy przyjąć takie założenie, że zanim użytkownik sam to zauważy, wiadomo jest, że coś się zepsuło. Trochę tak jak w nowoczesnych samochodach. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Pan wójt? Tak, ja jeżeli chciałbym bardzo serdecznie podziękować za przyjazd, za przedstawienie nam Państwa produktu. Ja mam tylko do Szanownej Rady i do wszystkich Państwa, łącznie z mieszkańcami, taką wielką prośbę. My zdajemy sobie sprawę z tego, że problem śmieci, tak jak tutaj już panowie też podkreślali, jest problemem ogólnoświatowym, nie tylko gminnym. I wszyscy mamy problem ze śmieciami, ale problem ze śmieciami jest to nasza indywidualna sprawa. To my nie segregujemy. Każdy z nas indywidualnie. To jest produkt, czy to jest może nie tak, ten produkt to jest jeden z elementów, który ewentualnie mógłby dotrzeć do naszej świadomości, z podkreśleniem dotrzeć do świadomości, żebyśmy segregowali śmieci. My jako gmina prowadzimy wiele zabiegów służących temu, aby tą świadomość wśród naszych mieszkańców podnieść, tak, bo i przekazujemy zalaminowane informacje dotyczące segregacji śmieci i wrzucamy informacje na stronie internetowej gminy, na gminnym Facebooku, mając oczywiście cały czas z tyłu głowy to, co panowie powiedzieli, że za kilka lat mogą miastom, gminom czy w ogóle jednostkom samorządu terytorialnego czekać nas olbrzymie kary. Musimy zrobić wszystko, żeby to zminimalizować. Ja wierzę w to i jest to zauważalne, że na terenie naszej gminy naprawdę ta świadomość mocno wzrasta i widać to jeżdżąc po gminie, że ta segregacja jest coraz lepsza, tylko czy zdążymy? Z drugiej strony też jeżdżąc bardzo dużo po gminie widzę również to, że w lasach, przy drożnych rowach wyrzucane są śmieci. Tego nie mogę zrozumieć. Z drugiej strony też widzę to, że z roku na rok rosną ceny w instalacjach. Wzrost ceny tony śmieci, odpadów zmieszanych czy segregowalnych wiążą się z tym, że gmina musi również te ceny od mieszkańca podnosić. Dlatego też szukamy różnych rozwiązań. Mam nadzieję, że Państwo też w tym mi pomożecie, żebyśmy jakieś te rozwiązania dla naszej gminy znaleźli. To, co tutaj Państwo podkreślacie, pewnie, że tak, to jest fajny system rewelacyjny w skupiskach, dużych blokowiskach, tak? Czy u nas by się to przyjęło? To jest kwestia pieniędzy, tak, ale też i świadomości ludzi. Nie jest to może tani produkt, ale co chcę Państwu powiedzieć, że można nauczyć się segregować. Naprawdę można nauczyć się segregować i możemy z tego jakoś wyjść obronną ręką. Co będzie, jeżeli ten procent segregowalności na terenie naszej gminy nie osiągnie zamierzonego pułapu? Będziemy płacili olbrzymie kary. To wiąże się z tym, że nie będziemy realizowali pewnych inwestycji. I tutaj mamy te 2-3 lata na to, żeby coś zrobić. To jest jakby jeden z elementów, który na pewno należałoby rozważyć, tak? Oczywiście znam teren naszej gminy, wiem, że są kolonie, wiem, że są to miejscowości mocno rozciągnięte, tak? I ilość tych instalacji, ilość tych modułów musiała być dosyć duża, tak? Z tego, co sobie przeliczyłem, tylko nie wiem, czy akurat jeszcze tam dobrze, musiałbym z panami dokładnie porozmawiać, to za kwotę tego dofinansowania, o którym panowie mówią, tak, można by było kupić około 18-20 takich modułów. To jest kwota, tak jak panowie mówili, bo to można pozyskać z tego, co dobrze pamiętam, 4 miliony złotych, tak, z NFOŚ-u. 4 miliony są koszty kwalifikowane. Tak. Rozumiem, no. Tak, w byłoby to najlepsze rozwiązanie, żeby inwestycja była za 4 miliony, 50% dotacji i 30% pożyczki z tych 2 milionów
Czyli około tam powiedzmy średnio sobie wyliczyłem 1 400 000 kosztowałoby to gminę, około 20 takich modułów. Nie jest to mało, ale w perspektywie pewnie by się to nam opłacało. Ale to jest jeden z elementów i za co bardzo serdecznie Państwu tutaj dziękuję, tak, za przedstawienie takiej oferty. Jest to problem rzeka, śmieci są problemem rzeką, także musimy coś zrobić, żeby to rozwiązać. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam pytanie. Rozumiem, że przy tym systemie to każdy mieszkaniec byłby rozliczany indywidualnie za śmieci, które zużywa, tak? Kontrolowany indywidualnie, tak. Czy dalej by płacił tak samo składki jak do tej pory? No to prawda, to znaczy nie ma w tej chwili prawnego systemu, który rozlicza ludzi za rzeczywistą ilość wyprodukowanych śmieci. Jest to wprowadzone celowo po to, żeby każdy płacąc ryczałtowo tą składkę wyrzucał i segregował odpady, a nie wyrzucał do lasu, co jest jakby, taka była idea pierwszej ustawy tej wprowadzonej kilka lat temu. Natomiast w przypadku, kiedy producenci śmieci ich nie segregują, gmina ma możliwość wprowadzenia stawki podwyższonej dla osób niesegregujących w wysokości do 4-krotności stawki podstawowej. Więc obowiązek segregowania już jest na dzisiaj. Stawka jest określona. I teraz kara dotyczy tylko tych osób, które nie segregują w sposób właściwy lub nie segregują w ogóle. I wysokość tej stawki to, tak jak mówię, to jest do 4-krotności stawki podstawowej. Dziękuję panom. Czy są jeszcze jakieś pytania i wnioski do pana wójta? Państwo sołtysi, macie jakieś pytania? Proszę. Panie wójcie, szanowna rado, ze względu na to, że dzisiaj przypada akurat koniec roku, a rok dla mnie jako dla radnego był szczególny, jak wiecie, powstały na moim terenie dwie poważne inwestycje, droga Cyzyn-Dobrzyjowo i OSP Nowy Cyzyn, budynek piękny. Niektórzy myślą, że to na nowo projektowany, bo wygląda jakby na dzisiejsze czasy był nowoczesnym budynkiem. No i w związku z tym chciałbym podziękować wszystkim w imieniu mieszkańców swoim, którzy się w mniejszy, w większy sposób przyczynili do tych inwestycji. Także panie wójcie, panie wicewójcie, pani sekretarz, pani skarbnik, panie przewodniczący, no i koleżanki i koledzy radni, z serca dziękuję i życzę wszystkiego dobrego w nowym roku. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania? Proszę, radna. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, że spotykamy się ostatni raz w tym roku kalendarzowym, chciałam wszystkim Państwu życzyć szczęśliwego nowego roku, przede wszystkim zdrowia. Ja tego doświadczyłam w ostatnim czasie, że zdrowie dla mnie, dla moich bliskich jest bardzo ważne i tak samo tego Państwu życzę, bo co byśmy zrobili bez tego zdrowia tak naprawdę. Jeszcze raz życzę Państwu szczęśliwego nowego roku i mam nadzieję, że w takim samym składzie będziemy się cały czas spotykać. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś jest chętny? Proszę panie wójcie. Wysoka Rado, szanowni państwo, mieszkańcy, osoby, które słuchają dzisiejszej sesji, to co tutaj państwo radni powiedzieli, jest to koniec roku kalendarzowego. Chciałbym, korzystając z okazji, że jestem przy głosie w imieniu własnym pracowników Urzędu Gminy w Piątnicy, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia na ten przyszły 2021 rok. I to tutaj Karolina powiedziała. Ten rok był bardzo trudny z wielu względów. Bardzo wielu względów. Pandemia, która
ogarnęła jakby cały świat, spowodowała to, że ten rok był taki właśnie, a nie inny, był trudny, był w zawieszeniu było wiele spraw, wiele inwestycji, które czy nawet jeszcze inaczej chciałbym powiedzieć, podejmowanie decyzji o wielu inwestycjach było trudne czy utrudnione, ale to, co Karolina powiedziała, życzę Państwu przede wszystkim zdrowia. Muszę powiedzieć, że wśród swoich bliskich też doświadczyłem tego, że to zdrowie, czy uświadomiłem sobie to, że to zdrowie jest dla nas najważniejsze, bo bez niego nie byłoby nic. Ale też bym chciał Państwu powiedzieć, że cieszę się, że wśród nas są osoby, które wspierają w tych trudnych chwilach. I to jest bardzo cenne. Na pewno przykład Karoliny, bo troszeczkę śledzę na Facebooku i widzę, to jest bardzo fajne, ale tak jest w wielu rodzinach, tak? Tak jest w wielu rodzinach, w wielu miejscowościach i tak jest, myślę, że w kraju, że nie jesteśmy obojętni na tą ludzką tragedię i staramy się wspierać. Rok się kończy, jest to rok jakby podsumowań. Też chciałbym w imieniu własnym i wszystkich pracowników urzędu podziękować Państwu radnym, podziękować Państwu sołtysom, ale podziękować również wszystkim mieszkańcom za ciepłe słowo, za wsparcie, za to, że wiemy, w jakim kierunku idziemy, za to, że chcemy zrobić wiele. Cieszy mnie to, że jest coraz więcej pozytywnych opinii na temat naszej pracy, na temat naszych działań. Myślę, że ten najbliższy rok, mam nadzieję, że dużo lepszy, będzie tego dowodem, a Państwa wsparcie jest naprawdę dla mnie i pracowników urzędu bardzo ważne. Dla Państwa bliskich, dla mieszkańców gminy Piątnica najserdeczniejsze życzenia szczęśliwego nowego roku. No i nie mogę powiedzieć, że bawmy się wesoło w ten dzień pierwszy, no, noworoczny, ale spędźcie go bezpiecznie, po prostu bezpiecznie. Wszystkiego dobrego dla Państwa i wszystkich mieszkańców. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma jakieś? Proszę Państwa, na zakończenie wszystkim tu obecnym oraz mieszkańcom gminy Piątnica życzę przede wszystkim zdrowia i pomyślności w nadchodzącym roku 2021. Także wszystkiego dobrego. Ze względu na wyczerpanie porządku obrad dzisiejszej sesji, dziękuję Państwu za udział w sesji i zamykam.